taki Mieszko pierwszy miał pieniądze na rozpoczęcie funkcjonowania państwa polskiego. Przemieśćmy się do Pragi. Praga, stolica Czech, we wczesnym średniowieczu była największym targowiskiem niewolników w tej części Europy. Jak ten biznes wyglądał? Ano, przerzucano do Pragi niewolników z krajów etapowych i jednym z nich była Polska. W Polsce znajdowała się sieć grodów etapowych specjalnie na tą okazję. Były to jeden albo dwa budynki otoczone ziemnym wałem. Tych niewolników przerzucano z grodu do grodu, aż trafiali do Pragi, a pieniądz płynął do Polski. Dlaczego Polska nie wzięła udziału w wielkich odkryciach geograficznych? Przecież były to czasy złotego wieku naszego kraju. Czemu zatem? Przecież było nas stać. Bo nasze tereny kolonizacji były na wschodzie. My orientowaliśmy się na Ruś. Czy wolno nabijać się z polskiego hymnu? Absolutnie nie. Czy wolno nabijać się z Mazurka Dąbrowskiego? Tak. Pod warunkiem, że jesteś żołnierzem Legionów Polskich we Włoszech stworzonych przez Jana Henryka Dąbrowskiego. Nasz hymn powstał właśnie jako pieśń motywacyjna dla tych legionistów i ci, w zależności od humorów, dokonywali w nim przeinaczeń bądź dodawali złośliwe zwrotki. I tak śpiewano zamiast jak zwyciężać mamy, jak rabować mamy. Albo w refrenie za twoim przewodem zemrzem głodem. Czy Polska w 1939 roku była gotowa na wojnę? Czy może nasza gotowość wyglądała tak jak mobilizacja? Pod koniec sierpnia została przeprowadzona, ale była to cicha mobilizacja. Wezwania wysyłano pocztą, bowiem nie chciano robić wokół tego szumu medialnego, aby nasi sojusznicy, Francja i Wielka Brytania, nie uznały, że prowokujemy do rozpoczęcia wojny. Co więcej, premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain wysłał nawet generała Ironside'a do Polski na zwiady, aby ten przypilnował, czy nie będzie, aby jakiejś prowokacji w wolnym mieście w Gdańsku. Ostatecznie powszechną mobilizację Rydz Śmigły ogłosił 29 sierpnia, ale pod naciskiem naszych sojuszników przesunął ją o jeden dzień. Jaki był skutek? Odezwy i plakaty mobilizacyjne były zrywane ze słupów, a Polacy nie wiedzieli, co się do końca tak naprawdę dzieje. Czy szanujesz swoją pracę? Z tym szacunkiem w PRL-u było różnie. Często pracę nie szanowano, bowiem monopol na pracę miało państwo. Był to największy pracodawca. Konstytucja PRL-u z 1952 roku gwarantowała każdemu obywatelowi pracę i ją dostawał. Przy czym państwo nie musiało liczyć się z potrzebami, kwalifikacjami, umiejętnościami swoich obywateli. Stąd powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Czasami bowiem wystarczyło chodzić do pracy, a niekoniecznie faktycznie w niej pracować. No i oficjalnie w PRL-u nie było bezrobocia, tylko lokalne nadwyżki siły roboczej. Pamiętacie syrenę? Taki samochód, może wasi dziadkowie mieli. Szyderczo nazywaną kombajnem do zbierania kur po wioskach. Władze komunistyczne wystawiały je w rajdach samochodowych. Tworzono specjalne wersje sportowe, podrasowywano silniki, aby startowały w rajdach Monte Carlo i innych. Z jakim efektem? Jeżeli w ogóle dojechały do mety, to na ostatnim miejscu.